Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że was nie zdołowaliśmy tą piosenką. Tak czy nie? Nie! Nie, szczerze mówiąc, nie zdołowaliście. Mamy ochotę podpalić lasy państwowe. Macie ochotę zrobić coś złego? Wiem, od początku kiedy was zobaczyłem. Słuchajcie, kochani. Ja tak sobie tutaj skaczę z mikrofonem. To na mnie świecą tym reflektorem, a jest człowiek, bez którego grupy operacyjnej by nie było. Nie pan Łukasz. Ziemu. Jak zapytam kto, krzyknijcie ziemo. Kto? 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 Brawa dla tego człowieka. Dzięki niemu to wszystko się kręci. Słuchajcie, zbombardowaliśmy was trochę nowymi kawałkami, a fajnie by wrócić do starej grupy operacyjnej, nie? Do tych zamętów, od których się wszystko zaczęło. Ale najpierw chcę wam opowiedzieć o najsmutniejszej rzeczy na świecie. O naprawdę najbardziej dołującej, smutnej rzeczy, jaka istnieje. O Batmanie. Nie śmiejcie się, Batman to smutne zjawisko. Wytłumaczę wam, dlaczego Batman jest smutny. Po pierwsze, ksywka. Co znaczy Batman w polsku? Człowiek niedobrze. Co ta ksywka jest? Wyobrażacie sobie, że Ernie wchodzi na imprezę, gdzie budolek wita się. Cześć, tutaj są dziewczyny. Aneta, Agata, Karolina, Jola. Cześć dziewczyny, jestem człowiek niedobrze. Czy nawet Ernie ma lepsze notowania towarzyskie niż człowiek niedobrze. Także człowiek niedobrze to nie jest udana ksywa, szczególnie jeśli chcesz kogoś przestraszyć. To jest wspaniała ksywa, ty jesteś frajerem. Druga sprawa z Batmanem. Jego strój. W nocy Batman jest przerażający, prawda? Czy nie? Nie. Jest czy nie? Nie. No dobra, to nie udało mu się. Batman ubiera się na czarno, w obcisły strój, czarny kask z różkami. To ma przerażać bandytów. Niestety wygląda jak gej na paradzie techno. Ale trzeci powód, dla którego Batman jest zdołowany. Kompleksy. Najzwyczajniejszy w świecie kompleksy. Nie trzeba być nastolatką, żeby mieć kompleksy. Może być Batmanem. Wiecie dlaczego Batman ma kompleksy? Po pierwsze, wie, że jest frajerem, który udaje, że lata. Nie umie latać naprawdę. Potrzebuje gównianej linki. Nie umie latać jak Superman. Po drugie, wie, że jest tylko marną podróbką Zorro. Ma maskę do połowy twarzy. A jego najgroźniejszy wróg na świecie to Kraul! Kraul. Czy to jest poważne według was? Według mnie jest cholernie niepoważne. Ale świat jest pełen niepoważnych rzeczy, skoro małe miasto Wołów na mapie. Nie wszystko. Wiem, że brzmi jak wypiada postury, ale chcę wam powiedzieć coś naprawdę istotnego. Świat jest porąbany. Nie musimy się z tym pogodzić. Joker nie jest jedynym klaunem, którego można spotkać w życiu. Ja spotkałem kiedyś klauna z Białego Stoku, nazywał się Krzysztof Kolonowicz, piosenki o nim przyłatać. Taki mamy kraj, jaki potrafimy zrobić, oddaj cześć wodowi. Nic się nie podoba, mówisz? Jeśli wszystko jest źle, niech nie będzie. Kto z nami będzie dojechał z nami? Dojedziemy. Coś jest w osie, ty tam w osie. Porobienia króla, wsłuchaj się w postulat. Osobiście odnieś się do pomysłu, tego zróbmy, tak? Nie robi niczego! Nie myśl, że to żart, jesteśmy poważni. Teraz ty mam coś, co by wrzucił drażni. Pomóżmy z wami sobie, zlikwidujmy problem. To rozwiązanie dobre, to dla przedzenia problem. Nie będzie policji, nie będzie kanału. Nie będzie słabych płyt, nie będzie browarów. Nie będzie bandytstwa, nie będzie urzędów. Nie będzie podatków, nikt nie popełni błędu. Nie będzie hip-hopu, na proces status quo. Nie będzie rządu i w rządzie nie łochów. Nie będzie blokowiska i przeboju bliski. Pozostanie tylko wielki. Bo taki mamy kraj, jaki potrafimy zrobić, a ty cześć wodzowi? Nic się nie podoba, mówisz? Jeśli wszystko jest źle, niech nie będzie niczego. Bo taki mamy kraj, jaki potrafimy zrobić, a ty cześć wodzowi? Niech się nie podoba, mówisz? Nic się nie podoba, mówisz? Co z tego, jeśli wszystko jest źle, niech nie będzie niczego. Niech nie będzie tych, co stali po stronie złomani. Tych dróg nie zostanie tylko kogo, bo on Batman i maleńki domek. I naprawdę bardzo lepiej, żeby zostać twoim ziomem. Chcę to zrobić, to jest tylko mu. Dla tej budowy dróg mam, bo mamy dróg w tym wszystkim. Nie to jedno jest bez sensu. Jeśli zlikwiduję wszystko, nie będzie żadnych serwerów. Nie będzie YouTube'a, ani napalanych matek. Ucieszę mi, że
w końcu, gdyby się spodziewałem, to nie wiem, mnie, idę kawałek.